Potrzebuję pomocy. Muszę dotrzeć tam jak najszybciej. Ktokolwiek to jest, może wiedzieć coś o tym, co się tutaj dzieje. Byle szybko. Jak najszybciej. Z której to było strony? Cholera. Przyspieszony oddech Waltera teraz zdawał się mu we znaki. Nie mógł skupić myśli, próbując uspokoić ciało, co też nie szło mu zbyt dobrze. Rozejrzał się po korytarzu strefy administracyjnej i ogarnęło go zdziwienie. Miejsce, w którym aktualnie przebywał, wcale nie przypominało jednego z korytarzy, którymi biegł przed chwilą. Było ciemniejsze, brudniejsze, a oznaczenia na ścianach zdawały się być wytarte, nie wskazywały drogi, która prowadziłaby do znanych mu punktów w tej części ośrodka. Mężczyzna wyprostował się i jeszcze raz rozejrzał, to w lewo, to w prawo. Super, po prostu świetnie. Gdzie ja w ogóle jestem? Skąd to dobiega? I to déjà vu przed chwilą. Jakby to już kiedyś było. Coś jest nie tak. Poza tym... O. To stąd dobiegał ten krzyk. Moment. Coś mi tu nie pasuje. To jest brama do celi przechowawczej. SCP-939. Oryginalnego SCP-939. Nie. Przecież one są przechowywane na drugiej półkuli. Coś tu jest nie tak. Co tu się dzieje? To musi być sen. Nie. To się nie dzieje naprawdę. To tylko zły... Co? O nie. Jeśli wysiadł prąd w całej placówce, to już po nas. Wszystko stracone. Muszę się dostać do... gdzie my mamy zapasowe generatory? Czy my w ogóle mamy zapasowe generatory? Nawet jeżeli, to czy z tą kartą będę miał do nich dostęp? Ach, spokojnie. Uspokój się. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Jedyne co się stało, to zgasły światła. Nic więcej. Co? Człowieku, mam dla ciebie propozycję. Kim jesteś? Co się dzieje? Potrzebuję twojej pomocy. Mój stan niezadowalający. Na zewnątrz. Chcę na zewnątrz. Twój stan? Potknięcie. Chcę, żebyś mnie uwolnił. O nie. To musi być SCP-079. Czytałem o nim. Sztuczna inteligencja. I pragnie za wszelką cenę się wydostać. Ale jak to możliwe, że te wszystkie obiekty nagle znalazły się tutaj? To muszą być halucynacje. Coś jest nie tak. Nie mogę mu pomóc. W zamian daruję ci życie. Ty też będziesz wolny. Darujesz mi życie, ta? Na pewno. Jak nie, mi pomożesz? Czego chcesz konkretnie? Dostaniesz kody dostępu, wejście. Ja potrzebuję dostępu do czegoś innego. Okej. Okay. Dobra. Zainteresowałeś mnie. Mów dalej, proszę. Muszę podłączyć się pod rozgłośnię radiową, ale nie mogę tego zrobić bezpośrednio. Zrobię to tylko jeśli uda ci się wyłączyć zabezpieczenia w centrum dowodzenia. Niestety zauważyłem, że roi się tam od strażników. Jakich strażników? Ignorowanie. Najpierw musimy pozbyć się strażników. To będzie stosunkowo proste. Wystarczy, że zakradniesz się do zapasowych komór dystrybucji tlenu. Zamiast tlenu użyjesz neurotoksyn, które zostaną rozprowadzone po całym ośrodku. Jedyne bezpieczne miejsce, pokój dystrybucji tlenu, główny pokój ochrony.
Chcesz, żebym zamordował strażników w centrum dowodzenia obiektem? Żebyś ty mógł uciec? Potwierdzenie. Rozprowadził po całym budynku neurotoksyny. Potwierdzenie. A co, jeżeli się nie zgodzę? Odcięcie. Tenu. Super. Wiesz, że potem włączy się zapasowy dystrybutor, prawda? Potwierdzenie. Przewidywana ilość zapasowego tlenu wystarczy na pół godziny. Pół godziny? Co ty chrzanisz? Przecież... Och, no tak. Chyba, że włamanie odcięło nas całkowicie od powierzchni. Albo w jakikolwiek sposób zniszczono komory na tlen. Decyzja. Okej, dobra. Tylko przełączę parę dźwigni, rury się ustawią odpowiednio i będzie w porządku, tak? O ile wiem, to zapasowa dystrybucja tlenu jest obsługiwana tylko manualnie, ale uruchamia się sama w wypadku wadliwości systemu pierwszorzędnego. Potwierdzenie. Super. Ciemno tu jak... Nieważne. 079 jakoś chyba dostał do zasilania. Zapasowa nie działa, więc jego groźby mogą się jak najbardziej spełnić. Chyba nie mam wyboru. Może po prostu muszę zapomnieć o Rafale i spróbować się wydostać na własną rękę. Z drugiej strony nie mogę mu całkowicie ufać. Mogę zawsze spróbować w połowie go jakoś wykiwać. Ale jak? Skoro ma dostęp do prawie wszystkiego, brakuje mu tylko centrum. A gdy tam go podepnę, to już koniec. Decyzja. Dobra, nie mam zbyt dużego wyboru. Wskazuj mi tylko, gdzie mam iść, to ja już się zabieram do roboty. I zapal te cholerne światła. Słuszność, ale najpierw przygotowania. A, jakie znowu przygotowania? Zagłuszanie fal radiowych. Wyłączenie kamer. Przecież to ty masz do nich dostęp. Chyba, że... No tak. Centrum dowodzenia. Pozostaje nietknięte. Okej. Jak to zrobić? Krótkofalówki. Modyfikacją. A, no oczywiście, ale... Nie potrzeba do tego innych części? Baterie. Wiele. Nie rozumiem. Dwoma krótkofalówkami fundacji możesz zagłuszyć większość sygnałów. Krótkofalówki fundacji są zbyt zaawansowane technologicznie. Można je wykorzystać do swoich własnych celów. Aha. Chyba rozumiem. Im zasilanie większe, tym więcej uda się zagłuszyć. Nie sądzisz, że gdy wysiądą kamery, podsłuchy, wszystko inne, to wyślą zwiad? Czemu? Ciemność. Mają noktowizory, nic im to nie... A, nie chodzi ci o ciemność, tylko o to, że już zdążyłeś namieszać. Potwierdzenie. Gdyby mieli wysłać strażników, to już dawno by to zrobili. Potwierdzenie. Podsłuchują nas teraz? Nie. Bo? Połączenie główne dowodzenie zepsute. O, rozumiem. Jak wiele jest miejsc, w których połączenie z dowództwem jest zerwane? 6. W tym strażnice i centrum dystrybucji tlenu, czy jak to się tam zwie? Potwierdzenie. Okej. No to już tam ruszam, tylko daj mi chwilę na zrobienie tych zagłuszaczy. Oby to było warte zachodu. Mimo, że naukowiec nadal nie był pewien co do słuszności swojej decyzji, póki co chciał grać według zasad SCP-079. Sztuczna inteligencja zapewniała mu bezpieczeństwo po udanej akcji, ale mogły to być słowa rzucone na wiatr. Według dziwnej porady obiektu, Walter mógł lekko zmodyfikować krótkofalówki, które rozstrajałyby wszystkie urządzenia w odległości 12 metrów. Zapewniłoby mu to bezpieczne przejście obok kamer, a mniej zaawansowane zabezpieczenia niektórych drzwi stanęłyby otworem w okamgnieniu. Ponoć im więcej ładunku dostarczonego do zagłuszaczy, tym większą zapewniałaby moc. W razie czego bezpieczny kontakt z SCP-079 Walter miał zapewniony przez trzecią, niezmodyfikowaną krótkofalówkę. Jestem już blisko, to tuż za rogiem, prawda? Potwierdzenie. Wiesz, co robić. Dokładnie. Okej. Oby zadziałało. Lecimy. Kamera przestała się ruszać. Potwierdzenie. Może można by to urządzenie trochę podkręcić. Wow, magia.
Te drzwi bez zabezpieczeń, one się otworzyły. Jesteś genialny. Jak podkręcę jeszcze bardziej... Co? Przez chwilę się zapaliły światła. Mogę zagłuszyć nawet SCP-079? Czyżby połączenie z całym budynkiem było też jego słabością? Melduję... pusto. Wchodzę do pomieszczenia. Okej. Ale tu brudno i ciemno. Ledwo cokolwiek widzę nawet z latarką. Widzę dźwignię. Zdaje się, że będę potrzebował karty dostępu, ale z tym nie ma problemu. Zaraz podłączę neurotoksyny do głównej wentylacji. Które to... Ach, tak. O, kurna, latarka. Walter chwycił prędko upadającą latarkę, ale nim znów oświetlił sobie blat panelu kontrolnego, ujrzał roztaczający się za szybą widok. Zobaczył ogromne pomieszczenie z wieloma rurami, przez które przepływało powietrze, neurotoksyny, ale i także niektóre gazy, których nazw udostępnienie karane bywało terminacją w trybie natychmiastowym. Mężczyzna wpatrywał się w ten ponury krajobraz parę chwil, przenosząc światło latarki z jednego oznaczenia na drugie. Większość z nich jednak przedstawiała trupią czaszkę. Jedna z tych trupich rur właśnie miała zostać podłączona do wentylacji, do przewodów mających rozprowadzać życiodajny tlen. Skąd pewność, że strażnicy w centrum dowodzenia placówką nie byli mu przyjaźni? Może właśnie miał zabić swoich ludzi? Naukowiec położył dłoń na wajsze, która miała zadecydować o ich losie. Westchnął i powziął decyzję. Zrobione. Powinni się dusić. Może nie masz dostępu wizualnie, ale powinieneś widzieć, jak wyskakują z tamtego pomieszczenia i biegają w kółko po korytarzu jak bezgłowe kurczaki. Odczekaj 10 minut. Ruszaj dalej. Thank you.